Dzień dobry Państwu. Wbrew cenzurze, niedziela to na zdrowy rozum i gościem Mateusz Piskorski. Dzień dobry. Na wbrew cenzurze tak się złożyło, że na zdrowy rozum ma taki charakter, no to nawet Wy Państwo w komentarzach określiliście, dość edukacyjny. Natomiast w związku z wydarzeniami, no, także już niestety w naszym kraju, postanowiliśmy dzisiejszy na zdrowy rozum zrobić, powiedzmy, że wyjątkowym programem, to znaczy porozmawiamy sobie najpierw o teorii, którą nazywamy tak na roboczo drabiną eskalacji, a potem będziemy mówić o tym, na którym szczeblu tej drabiny się już znaleźliśmy. Zanim przejdę do meritum, zapraszam Państwa serdecznie do polubienia naszych profili na Telegramie, Facebooku, także na TikToku. Mateuszu, drabina eskalacji. Cóż to w ogóle za pojęcie? Skąd ono się wzięło? Wspominałeś o tym, to uważny widz wbrew cenzurze na pewno odnotuje, bo wspominałeś o tym na ostatniej debacie antywojennej. Tak, dyskutowaliśmy na ten temat. No i cóż, to jest pojęcie wykreowane przez dość ciekawą postać. To jest pojęcie, którego autorem jest Hermann Kahn. Właściwie był Hermann Kahn, już nie żyje. Urodził się w roku 1922 w Stanach Zjednoczonych w rodzinie emigrantów, żydowskich emigrantów z Europy Wschodniej i Środkowej. Następnie funkcjonował jako strateg, teoretyk gier, zajmował się tak zwaną teorią gier, symulacjami różnych działań i scenariuszy, w tym tych militarnych. No i zaczął być dość prominentną figurą w środowiskach amerykańskich, nazwijmy to, think tanków, które wówczas raczkowały, a dzisiaj odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kierunków polityki Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jego twórczość i przemyślenia przyszły na okres zimnej wojny. Zimnej wojny i kolejnych kryzysów, które w tej zimnej wojnie wybuchały, w tym kryzysu karaibskiego czy kubańskiego, o którym dzisiaj sporo się mówi, do którego nawiązujemy, mówiąc o aktualnej sytuacji. No i to właśnie Hermann Kahn w 1962 roku opracował schemat, który nazwał drabiną eskalacji. To jest opis tego, jak może wyglądać, czy jak wtedy mógł i nadal może, bo to ma być opis nie tylko sytuacji ówczesnej, ale pewne uniwersalne reguły rządzące potencjalnym globalnym konfliktem. Dzisiaj teoria Hermanna Kahna odżywa. Nadmienię jeszcze tylko, że Kahn był jednym z założycieli konserwatywnego Instytutu Hudsona, którego przedstawiciele później znaleźli się m.in. w szeregach słynnej RAND Corporation, czyli tej grupy, tego think tanku, tego zespołu analitycznego, ogromnego zresztą dzisiaj, który kreuje w pewnym sensie intelektualne kierunki, ale też polityczne decyzje władz amerykańskich na różnych obszarach, ale przede wszystkim tej geopolitycznej i geostrategicznej w konfrontacji z innymi centrami i ośrodkami siły. Zresztą w Instytucie Hudsona Hermann Kahn współpracował z dość znanymi postaciami, znanymi też w szczególności osobom zainteresowanym naukami społecznymi, bo tam był i socjolog znany amerykański Daniel Bell, i z drugiej strony socjolog i psycholog społeczny, znany przedstawiciel takiego liberalnego uniwersalizmu w pewnym sensie, Raymond Aron. Dużo tuzów amerykańskiej myśli przewinął się też przez Instytut Hudsona słynny skądinąd Henry Kissinger, w tym wypadku to już reprezentant szkoły realizmu politycznego. Tak czy inaczej, zastanówmy się, czy ta teoria sprzed lat już 60, sformułowana 60 lat temu przez Hermanna Kahna, który zmarł w roku 1983, już dawno, będąc zwolennikiem, gorącym zwolennikiem administracji Ronalda Reagana i amerykańskich jastrzębi,
prowadzający wówczas w życie projekt Gwiezdnych Wojen, czy kosmicznego zbrojenia, wyścigu zbrojeń. Czy ta jego teoria jest w jakiś sposób przykładalna i czy potrafi nam uzmysłowić, na jakim etapie narastania tej globalnej eskalacji na jego drabinie dziś się znajdujemy? Ta drabina, o której naszym widzom powiedziałeś, ona ma różne takie też większe i mniejsze szczeble. Ma 7 pięter, powiedzmy. O, właśnie, 44 pięter. Stopnie i 7 pięter. Tak szczegółowo Herman Kahn opisał drogę wiodącą do eskalacji i konfliktu globalnego. 44 to jest liczba w polskiej tożsamości dość mocno obecna, więc może warto właśnie pod tym kątem spojrzeć. A siódemka podobno jest szczęśliwa. No, oby była w tym wypadku. No, ale spójrzmy właśnie pod tym kątem. Od czego się zaczyna? Zastanówmy się, od czego się zaczyna. Piętro pierwsze, proszę Państwa, to jest coś, co on określał mianem subkryzysu, manewrowania subkryzysem, czy podkryzysem, czyli kryzys mniejszej intensywności. Stopień pierwszy. Widoczny, ujawniony kryzys, który zaczyna się gdzieś przejawiać. Mieliśmy to w przypadku, popatrzmy na Ukrainę. A? Kiedy się zaczyna przejawiać? Permanentnie, znaczy to powiedzmy, że 2004, tak, po momencie ja rewolucji, będę ale... się spierał, powiedzmy, że lata 90., kiedy pojawiają się pierwsze rozdźwięki, jeszcze nawet za czasów Leonida Krawczuka, pierwszego prezydenta. Tylko pytanie, czy mieliśmy tego świadomość w Polsce, bo wydaje mi się, że w Polsce nam się zaczęła ta świadomość w tym 2004 roku. Myśmy absolutnie tego nawet nie obserwowali. I wbrew opiniom niektórym nie jesteśmy ani narodem ukrainoznawców, ani rosjoznawców. A to na pewno, bardziej. To na pewno. Co dzieje się dalej? Drugi szczebel, o którym on pisze. Gesty i ruchy w ramach sporów, konfliktów ekonomicznych, politycznych, dyplomatycznych, na razie lekko, słabo zauważalne. Mamy w latach 90. Mamy między Polską a Ukrainą i wtedy już problem z próbą wyjaśnienia choćby zbrodni wołyńskiej. Więc wydaje mi się, że no, ten szczebel przeszliśmy. Natomiast tam mamy już konflikty gospodarcze. Na samej Ukrainie. Ja przypomnę interesów gospodarczych różnych grup oligarchicznych między grupami rosyjskimi a ukraińskimi. Zaczynają one już wówczas raczkować. Przykład Julia Tymoszenko i partner biznesowy Paweł Łazarenko, później skazany w Stanach Zjednoczonych za korupcję, notabene. Skakujemy wyżej. Dalej mamy różne uspokajające formalne deklaracje. To jest okres Kuczmy, to jest okres Partii Regionów, później też w pewnym stopniu w relacjach, mówimy o relacjach ukraińsko-rosyjskich. I wchodzimy sobie na drugie piętro. No ja też patrzę pod kątem tego, jak my w Polsce na to wszystko reagujemy. Polska to inny temat w tym przypadku. Ale dobra, ale... bo to też jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, że też prosimy wsłuchać się widzów i czekamy na Państwa opinię, gdzie jest ta, na którym stopniu tej drabiny, ten, nazwijmy to ukraińsko-rosyjski konflikt, czy też konflikt rosyjsko-zachodni na Ukrainie, jak się znajduje. Które ze szczebli już przeszliśmy, a które być może przed nami. I czy wyżej, czy bądź niżej jest Polska, to jest też dobre. Drugie piętro, zaczynamy. Zaostrzenie stanowisk obu stron, konfrontacja. Ja myślę, że tu dochodzimy do roku 2004, czyli do tej pierwszej kolorowej rewolucji. To jest piętro, które się nazywa kryzysem klasycznym. W tej chwili jesteśmy na tym etapie i mamy zaostrzenie, prawda? Mamy też takie rozdźwięki już tożsamościowe między Ukraińcami i Rosjanami. Tak, tak. Pokaz tak. siły. No czymże był nawet ten pierwszy Majdan 2004, jak nie pokazem siły. Może jeszcze nie militarnej, owszem, ale ściąganych do Kijowa protestujących, oczywiście komercyjnie. Był pokazem siły również tej finansowej, sponsorów jednych pewnie i drugich. Mamy następnie wyraźną mobilizację obu stron. To też jest okres 2004 roku. Pierwsza mobilizacja i polaryzacja jednocześnie konfliktu na Ukrainie, wewnętrznego niby konfliktu wykorzystywanego przez aktorów zewnętrznych. Też nie ma co się tutaj oszukiwać. Nie zgłaszam weta. Następnie prześladowania i spory o charakterze prawnym. No, wypisz, wymaluj. 2004.
Spór prawny dotyczący legalności drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie, gdzie też aktorzy zewnętrzni różnie interpretują i zajmują różne strony w ramach tego sporu. Cały czas jesteśmy, proszę Państwa, na drugim piętrze. Na razie się nie mam do czego przyczepić jeszcze. Pierwsze akty przemocy, tak, w roku 2004. Choćby pacyfikację, prawda? I choćby też no, te tytuszki, bo to już wtedy występowało. Powoli tak, powoli tak. Ale tu ja już bym przeskoczył do czasów późniejszych, już na tym drugim etapie. Pierwsze akty wyraźnej, ewidentnej przemocy to już jest z kolei rok 2014, 10 lat później i tak zwany Euromajdan. No, no i to co później, czyli Odessa, tak zwana akcja antyterrorystyczna. Tak jest. Tak jest. Dalej mamy dramatyczne, brutalne konfrontacje o charakterze zbrojnym, na razie wewnętrznym. No to mamy to. Donbas. Donbas i tak zwana operacja antyterrorystyczna. Mamy kolejny szczebel. Te dwa pierwsze piętra to jest poziom konfrontacji nienuklearnej, czy niegrożącej konfliktem nuklearnym, zdaniem Hermana Kahna. Na wyższe wolelibyśmy nie dojść. Później już te progi stają się troszkę inne. Mamy fazę intensywnego piętro, intensywny kryzys. Jak on wygląda? Prowokacyjne, pierwszy ze szczebli, prowokacyjne, demonstracyjne zrywanie stosunków dyplomatycznych lub obniżanie ich rangi. No, obniżanie rangi oczywiście miało miejsce. Po roku 2014. Tak, natomiast no, na szczęście nie takie zrywanie. Jeszcze nie zrywanie. Tak. Mhm. Status gotowości do fazy zbrojnej u różnych stron. No, od 2014 roku po rok 2022 Ukraina jest uzbrajana po zęby. Tak, z drugiej strony Rosja też zabezpiecza Krym, prawda? To też jest tutaj symboliczne. No i Rosja też przeprowadza ogromne reformy swoich sił zbrojnych, wprowadza nowe rodzaje broni, czyli też się zbroi. Obie strony się zbroją. Wystąpił już chyba ten punkt. Na pewno. Prawda? Następnie mamy duże starcie, dużą konfrontację o charakterze konwencjonalnym. I to jest ten moment, w którym prawdopodobnie się teraz znajdujemy. Moment, w którym dochodzi do dużej konfrontacji 24 zbrojnej. Lutego, czyli ta nowa faza już otwartego takiego konfliktu. To tak? Jest, tak, i to jest wojna konwencjonalna w dalszym ciągu. Kahn pisze o szczeblu, o stopniu wojny konwencjonalnej. Następnie mamy deklarację ograniczonej wojny konwencjonalnej, a czymże innym jest specjalna operacja wojskowa? To jest ograniczona wojna konwencjonalna. Dokładnie. Ze strony Federacji Rosyjskiej. Więc kolejnym szczeblem tej drabiny eskalacji rosnącej jest właśnie to. Ten szczebel też mamy stopień na tych schodkach za sobą, prawda? Tak, zdecydowanie. Następnie mamy pierwsze hasła o charakterze ultimatum nuklearnych. To już jest przejście to, na kolejne. Znaczy nie stało się to może za udziałem samych stron konfliktu, natomiast już sam fakt tej debaty i to takie podpuszczanie społeczeństw, choćby w Europie, prawda, że tutaj nam grozi konflikt nuklearny, też możemy uznać za wejście na ten szczebel. Naturalnie, też się zgadzam, że już jesteśmy. Może jeszcze całego tego stopnia nie przeszliśmy, ale już bardzo blisko, no żeby ten szczebelek pokonać. Zobaczymy, co jest wyżej. Wyżej mamy ograniczoną ewakuację w granicach 20% ludności z określonych geograficznie terenów. To nastąpiło. Tak? No ale to już wcześniej, no bo już z Donbasu to nastąpiło na samym początku, bo to było w przypadku Donbasu, owszem. Czyli jeszcze przez operację. Teraz w przypadku Chersonia, no i przepraszam bardzo, ale z niektórych regionów gościmy dzisiaj Ukraińców w takiej liczbie. Różne dane ONZ-owskie mówią o tym, że jakieś 10 milionów mieszkańców Ukrainy opuściło ten kraj. I zwracam uwagę, że to się może coraz powiększać w związku też z tyłą energetyką, bo właśnie jest brakiem energetyki na Ukrainie. Czyli mamy ten szczebel, tak? 20%, 20% ewakuacji czy ruchu ludności, o których pisze Kahn. Następnie mamy spektakularny pokaz siły. No,
kwestia sporna, prawda? No nie, no myślę, że weszliśmy, bo choćby ostrzał rakietowy kinżałami, czyli najnowocześniejszą bronią, no to jest jak najbardziej. Zresztą z drugiej strony Ukraińcy i ich reakcje na przykład na reakcje na te odbijane terytoria, choćby nawet to, że oni się przychwalą tym, że się znęcają nad tych, którzy uznają za kolaborantów rosyjskich, to też jest element pokazu siły, więc ja tutaj będę stwierdził, że ten szczebel już też osiągnęliśmy. No właśnie, czyli coraz wyżej się. Czyli coraz wyżej. Podnosimy po tych szczeblach drabiny eskalacji, prawda? A zresztą jak się wchodzi po drabinie, czasami niektóro jeden szczebel można przeskoczyć, żeby szybciej wyjść, tak, więc... To jest oczywiście też model teoretyczny, tak, przypominamy. Tak, tak. Ale próbujemy go zastosować do interpretacji tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. I ciekawi jesteśmy, co na to powiedzą widzowie. Kolejny krok, zdaniem Kana, to uzasadnione w cudzysłowie przeprowadzenie kontruderzenia. No tylko jakiego kontruderzenia, bo to jeszcze... Kontrofensywy. Pod tym można rozumieć, jeśli byśmy dokładniej zinterpretowali to, o czym on pisze, to kontrofensywa drugiej strony. Ostrzały Białgorodu i ostrzały Chersonia, jeszcze Cherson był pod kontrolą. Ale rzeczywiście, rzecz jasna, te wszystkie działania, które prowadzone były we wrześniu w obwodzie charkowskim. Mamy kontrofensywę. Drugiej strony w tym konflikcie. Wreszcie światowe embargo lub blokada. No to już żeśmy osiągnęli dawno. Chociaż z drugiej strony akurat my tu na wbrew cenzurze udowadniamy, przecież widzą, że właśnie nie światowe, tylko to część świata, ale... Owszem, ale przynajmniej z punktu widzenia tak zwanego Zachodu, tak, szczebel już pokonany. No już dawno, prawie na samym początku. Na tym nam się kończy drugie piętro, trzecia kondygnacja tej drabiny, czy tych schodów, i zaczyna się już coraz straszniejsze. Czwarte, tak? Zaczyna się czwarte, tak zwany dziwny kryzys, faza dziwnego kryzysu. Prawie całe życie mieszkałem na czwartym piętrze, więc mam nadzieję, że już wyżej nie wejdę, przynajmniej tutaj. Faza dziwnego kryzysu jeszcze nie nastąpiła, bo faza dziwnego kryzysu, mówiąc najogólniej, już teraz skrócę to referowanie definicji Kana, to jest ograniczona terytorialnie wojna nuklearna, czyli użycie taktycznej broni jądrowej w dzisiejszych warunkach. To jest to, o czym często się mówi w różnego rodzaju dyskusjach na temat wojny na Ukrainie, szczególnie w ostatnich 2 miesiącach mniej więcej. No także tutaj poruszaliśmy ten temat. Również. I ewakuacja z tym pewnie związana, z tą ograniczoną wojną nuklearną, około 70% ludności z różnych terytoriów objętych konfliktem. Czyli tutaj jeszcze nie jesteśmy. Jeszcze ale nie chyba wyszliśmy. Warto by było wiedzieć, gdzie ewentualnie jeszcze możemy wejść. No właśnie, co się dzieje dalej? Dalej następują ataki na centra, na stolice, na obszary gęsto zaludnione. A to widz, który... Pokazowe, między innymi pokazowe ataki na siły zbrojne, na ludność już cywilną, czyli celem staje się już ludność cywilna w danym konflikcie. To gdyby wierzyć polskojęzycznym środkom masowego przekazu, to już... Wyżej niż drabina Kana, tak, pewnie. Tak, tak. Byśmy byli, no, ale akurat takiego tutaj, piętra nie ma. Mówiąc zupełnie poważnie, wiemy, że na szczęście do tego nie doszło. Szczęście nie, i tam już by była ewakuacja z niektórych obszarów 95%, oczywiście, czyli prawie wszystkich. Następne etapy, następne piętra to już są globalne, czy mające międzynarodowy zasięg starcia zbrojne, o których oczywiście tutaj ze szczegółami opisuję, w jaki sposób używane są siły konwencjonalne, w jaki sposób mogą być używane w dalszym ciągu. Czy chodzi o zaangażowanie niekonwencjonalne graczy, tak, już też trzecich, tak? Tak jest. Na początku. To już mamy to etap, no, oczywiście, na którym nie jesteśmy, choć wielu bym się on marzył pewnie. No całkiem niedawno. No i ostatni etap to są już te starcia o charakterze tego, co, nie rozumiejąc tego pojęcia, używają na określenie wojny na Ukrainie niektórzy polscy publicyści, czyli takiej centralnej wojny totalnej, jak to określał Kan, w której mamy do czynienia już tak naprawdę z próbami zmiecenia z powierzchni ziemi
przeciwnika. Czyli jest to już faza globalna konfliktu. Teraz trochę w matematykę się wybawmy, czyli na który szczebel, bo wszystkie 44, a na których według naszych analiz weszliśmy już? Na 20. Czeka 20. Na 21 to już jest lokalne użycie, czyli użycie taktycznej broni jądrowej. Czyli proszę Państwa, matematyka. Jeżeli uznamy, że cały ten konflikt trwa od lutego, no ja się z tym nie zgadzam, ale uznajmy tak na potrzeby analizy, no to można powiedzieć, a gdzie umieściliśmy tutaj luty? Przepraszam, na którym punkcie umieściliśmy luty? Luty umieściliśmy na punkcie 8. 8, czyli w 8 miesięcy, tak? W 9 miesięcy przeszliśmy od 8 do 20. A do 20. Do 20. Na 20 stopniu. Czyli 12 punktów z 44 potrafiliśmy osiągnąć, jeśli można użyć takiego zdania, w 9 miesięcy. Czy następne 12 szczebli możemy w kolejne 9 miesięcy osiągnąć, a może jeszcze szybciej? Gdybyśmy osiągnęli następne 12 w ciągu kolejnych miesięcy, mielibyśmy już do czynienia z tymi piętrami, które prowadzą do wojny światowej, najpierw konwencjonalnej, później nuklearnej. A jeszcze warto, to ja tak zapytam już teraz Ciebie o opinię, a gdzie byśmy na tej drabinie umieścili już konflikt polsko-rosyjski? No bo nie ukrywajmy, że przecież władze o nim mówią dość otwarcie. Gdzie jesteśmy tutaj? Na tej drabinie to my na razie jesteśmy w... Na razie na tych początkowych sporach, początkowych, prawda? Schodkach, początkowych szczeblach, dlatego że mamy do czynienia co najwyżej z werbalnymi sporami, tak, oczywiście. Tak, tak. Natomiast my tutaj mówimy o ten model drabiny eskalacji opisany przez Hermana Kahna. Jest modelem, który my stosujemy wobec konfliktu na Ukrainie, dlatego że od samego początku bardzo konsekwentnie powtarzamy. To nie jest wojna lokalna Ukrainy z Federacją Rosyjską, tych dwóch podmiotów, tylko jest to wojna świata anglosaskiego, czy jądra anglosaskiego, czy heartlandu, jak kto woli, anglosaskiego, London City, tej osi, londyńskie City, przepraszam, nowojorskie Wall Street, z Federacją Rosyjską, za której plecami gdzieś majaczy świat wielobiegunowy. Więc jest to starcie o charakterze globalnym. Kahn o tym pisał w realiach zimnej wojny. Były dwa bloki. Ale dlaczego by nie interpretować obecnego konfliktu również jako pewnej fazy, w której występują dwa bloki? Później ja się ten nawet świat zgadzam może być wielobiegunowy, prawda? Ja się zgadzam z taką interpretacją. Oczywiście. Czyli umownie rzecz ujmując, blok hegemoniczny, zdominowany przez anglosasów, i blok kontrhegemoniczny, czy blok wielobiegunowy, opowiadający się za narodzinami tego nowego ładu i porządku światowego. W takich kategoriach możemy rozpatrywać ten konflikt. I wówczas, jeśli użyjemy tej teorii stworzonej przez Hermana Kahna, możemy zastanawiać się i z całą pewnością dojdziemy do wniosku, że warto zatrzymać to, co dzieje się w tej chwili, czyli nie iść w kierunku dalszej eskalacji, jak niektórzy próbują, bo obrazek, widok tej drabiny i poszczególnych jej szczebli uzmysłowi nam, że szczególnie my tu w Polsce przeznaczeni jesteśmy w warunkach takiego rodzaju konfliktu do całkowitej anihilacji. Także jak przeznaczeni byliśmy do anihilacji, do praktycznej likwidacji w okresie zimnowojennym, szczególnie dzięki takim zdrajcom jak pułkownik Kukliński, no ale to już temat historyczny. W każdym razie dla nas, dla Polaków, jeżeli wierzyć tej teorii, dla nas, dla Polaków już nie ma naprawdę najmniejszego sensu wchodzenie dalej po tej drabinie. Czekamy na Państwa opinię na temat tego, gdzie na tej drabinie się znajdujemy, a może któryś ze szczebli by Państwo chcieli bardziej szczegółowo omówić. Bardzo cenimy Wasze komentarze. Natomiast no, nam pozostaje powiedzieć chyba, że mamy nadzieję, że już ten skok w górę rzeczywiście się zatrzyma i nie będziemy musieli doświadczać tego czy i sprawdzać za, nie wiem, za kilka miesięcy, gdzie już doszliśmy w tej... Ale teoria pozwoli. Nie wiem, czy mielibyśmy możliwość nawet. No, też
prawda, natomiast teoria ma to do siebie, że pozwala nam trochę pobudzić też wyobraźnię, której dzisiaj niektórym brakuje. I dlatego pozwoliliśmy sobie dzisiaj na przypomnienie tej starej, ale chyba wciąż aktualnej doktryny teorii Hermana Kahna, teorii drabiny eskalacji. A że nasi widzowie akurat należą do tych umysłów, które lubią się wysilać, to nie mam wątpliwości, że będziemy o tym rozmawiać, no i że zrozumieją ten przekaz tak, jak by należało go zrozumieć. Polecajcie to politykom. Dziękujemy bardzo. Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski. Do zobaczenia. Do zobaczenia.